nazywam się oczywiście Genzi i dzisiaj jesteśmy sobie na serwerze Kwadratowa Masakra Junior. I tak jeszcze przed materiałem zapraszam was na mojego Instagrama, bo tam będą fajne fotki oraz relacje, dużo relacji teraz będzie, ponieważ wyjeżdżam i nagrywam na zapas, więc każdego zapraszam. Moi drodzy, dzisiaj powróci Marcin Dubiel, gdzie Genzi Marcin Dubiel powróci, ponieważ sprankujemy sobie C-Potworka, który jest mega ciekawy na serwerze, jeszcze chyba nikogo nie sprankował, tak mi się bynajmniej wydaje, a miejmy nadzieję, że naszym prankiem zmotywujemy go do tego, aby jednak coś tam zaczął działać, bo to jednak za grzeczny jest, to tak nie może być. Ale w jaki sposób, spytacie? No mordecki. Z jego wieży zrobimy jedno wielkie akwarium, mordy. I mam nadzieję, że to wyjdzie. Myślę, że się C-Potworek nie obrazi, bo to jednak C-Potworek, to wiecie, C-Potworek, moi drodzy. Potrzebujemy po prostu naprawdę masę wiader potrzebujemy. Miejmy nadzieję, że nam starczy te 4 wiadra. I po prostu zrobimy sobie jakieś źródełko wody, bo generalnie mam plan, aby na właśnie tej jego wieży, tam na samym górze, na samej górze wylać mnóstwo wody. I tutaj jeszcze po blokach trochę powylewać, żeby wiecie, źródła nie były tylko na górze, żeby tak łatwo tego sobie nie naprawił. Aby kurde jednak było trochę trudności tutaj i chyba musimy jakieś bloki wziąć. O tyle łatwy jest ten odcinek, bo po prostu on mieszka przy nas, nie musimy za dużo latać. I po prostu możemy go fajnie sprankować. Miejmy nadzieję, że ten potworeczek fajnie tutaj jakby zalaguje, a nie mnie zwyzywa i pobije i w ogóle wszystko, wsadzi mnie do piwnicy. Bo tak to by przypał. Aha, nie, przecież tu możemy chyba środkiem wyjść, o ile się nie mylę, tak dokładnie. Ale fajnie, mordeczki, w ogóle przepraszam za mój głos, że tak cicho trochę gadam, ale już nagrywam trzeci odcinek, bo chcę dużo odcinków przez ten tydzień wrzucać, jak mnie nie będzie. I mam nadzieję, że wam się będzie podobało, nie? No bo jak wam się nie będzie podobało, to trochę przypał, więc no. Fajnie, zostaw łapeczkę do rabiku, bo ja nie gadam o tych łapkach i wy nie wbijacie tych łapeczek. Po prostu, jak nie gadam o łapkach, to wy nie wbijacie. No ja nie wiem. Więc co, mordeczki, chyba rozpoczniemy to w taki sposób, że po prostu tutaj stawimy, albo nie. Mordeczki, będziemy mu teraz tą wodę rozlewać. Już zrobiłem sobie tutaj źródełko wody. Ja piernicza, ale on już będzie w szoku. Przysięgam, mam naprawdę. To może być na jeden z grubszych pranków, jak kiedykolwiek zrobiłem. Więc zostawcie łapeczkę. Za takie pranki to łapeczka, kurde, to jest wymaganie. To już jest prośba, to już jest wymagające, aby zostawić łapeczkę pod tym materiałem. No bo przecież tyle tego tutaj jest, że to jest szok. Patrz, ile tej wody leci. Tej wody leci więcej niż ja nie wiem. Tej wody tu leci jak szalone. Najgorsze to, że nie mam tych budków, co tak szybko latają i w ogóle latają, pływają. I bym tak szybko wszystko zrobił, a tak to muszę pływać i ledwo co wodę udaje mi się nabierać i do. O Boże, ale być na mnie skuty! A jak się przez kratki dostaje woda, to się... O kurde, przybzmił. Miejmy nadzieję, że nie dostaje i mu nie zabiło wszystkich owiec, bo jakby mu zabił wszystkie owce, to może być ze mną kiepsko. C-Potworek może być wtedy dla mnie nieco zły, nieco bardzo zły. Wiecie co, teraz tak sobie myślę, że dawanie mu tego po bokach to chyba trochę, kurde, trochę za bardzo złe i chyba aż tak nie jestem złym człowiekiem, żeby kurde mu rozlewać chyba po bokach, jak sobie myślę teraz, bo ja pierniczę, jak to leci, przecież to jest, o kurde, bo nie, no może być naprawdę, ja pierdzielę, co tu się dzieje? Aquapark by Kenzie, mordy, Aquapark by Kenzie, to jest Aquapark by Kenzie, no? Ogólnie, kto jeszcze nie subskrybuje tego kanału, nie zasubskrybuje go teraz i od razu go subuje, bo jak nie zasubuje, to będzie psyps i to kurde duży. Okej, mordeczki, ostatnie 4 wiadra i kończymy tego pranka, tylko na dole jeszcze musimy mu tak zrobić, żeby nie wylewało się na całą mapę, bo jednak rury by pękły, wiecie, kanalizacja by wydupiła się, tak na plecy, tak? O, i czy gdzieś jeszcze jest jakiś problem z kanalizacją, coś tutaj gdzieś, coś? Chyba tyle, to teraz wystarczy tylko zniszczyć to i jesteśmy w domu. Chyba nawet nie za gruby ten prank, wiecie? Tyle tej wody mu dałem, on taki miły jest. Jezu, przepraszam, C-Potworek. Ja nie chciałem, ale w sumie Lisowi z głównej KM, jego statek już chyba setny raz poszedł na spacer, więc no. Więc chyba mój prank to aż nie jest taki zły w porównaniu do tego, co się dzieje Lisowi. I równie dobrze mogłem mu wysadzić tą jego wieżę, tak? Tak? No dokładnie, więc no. Są mi tego plusy. Dobrze, więc naczelny prankster Kenzie to właśnie zakończył swoje działania pranksterskie i wygląda to mniej więcej tak, moi drodzy, i wygląda pięknie. Ja pierdzielę. Jestem ciekawy, jak on sobie z tym poradzi.
akwarium bazowe z chaty. Mordeczki, za takiego pranka to łapeczka i subik i wbicie na Discorda się należy, mordeczki. Ja tutaj ryzykowałem swoje życie, mordeczki, mogłem się utopić. A co gorsze, mogę stracić życie jeszcze, bo pan potwornie opamili, to może mnie normalnie zabić. A więc co, moi drodzy, ja wam bardzo dziękuję za oglądanie dzisiejszego materiału. Mam nadzieję, że wam się spodobał. Jeżeli tak, zostawcie łapeczkę w górę pod tym materiałem. No i co, trzymajcie się, cześć, do zobaczenia. Yo!